te, bez względu na konsekwencje. Nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Był bardzo skryty i ostrożny. Zacząłem mieć obsesję na punkcie przemocy i seksu. Nikt nie zauważył zniknięcia tych młodych ludzi. Zabijał ich, bo nie chciał ich stracić. Zjadając ich ciała, miał poczucie, że stają się jego częścią. 22 lipca 1991 roku przed jednym z budynków mieszkalnych w Milwaukee w stanie Wisconsin zebrali się dziennikarze i sąsiedzi. Wkrótce prasa ujawniła historię niewyobrażalnie drastycznych czynów. Na początku nikt nie mógł w to uwierzyć. Dotyczyło to zarówno policjantów, jak i jego sąsiadów. Jeffrey Dahmer dopuścił się makabrycznych zbrodni. Wkrótce stał się jednym z najbardziej znanych zabójców w historii ludzkości. Pierwsze dziecko Joyce i Lionela Dahmerów urodziło się w Milwaukee 21 maja 1960 roku. Nadali mu imię Jeffrey. Byliśmy bardzo szczęśliwi. Przez parę pierwszych miesięcy wszystko było takie nowe. Patrzyliśmy w przyszłość z ogromną nadzieją. Ojciec robił doktorat z chemii, a Jeffrey wyrastał na pogodne dziecko. Był bardzo żywy. Lubił się siłować, biegać, pozować przed kamerą, bawić z innymi dziećmi. Był bardzo towarzyski. Towarzyski i ciekawy świata. Lubił dotykać różnych przedmiotów, żeby poznać ich teksturę. Wydawało się, że żyje w zgodzie z naturą. Lubił ją badać. Fascynowały go zwierzęta. Miał 4 lata, gdy zobaczył kości małych zwierząt, które jego ojciec wydobył spod domu. Wrzuciłem je do metalowego pojemnika. Zabrzęczały. Zaciekawił go ten dźwięk, więc wyjął je i wrzucił tam ponownie. Z perspektywy czasu wygląda to ponuro, ale sądzę, że był po prostu ciekawskim dzieckiem. Lionel zrobił doktorat na Wydziale Chemii i cała rodzina po 3 przeprowadzkach osiadła w końcu w Bath, niewielkim mieście godzinę drogi od Cleveland. Lionel zauważył wówczas, że jego syn stał się skryty i nieśmiały. Widać było, że czuje się skrępowany. Żeby oderwać jego myśli od przeprowadzki, rodzice dali mu psa, którego bardzo pokochał. Czuł się dobrze w towarzystwie ludzi, których znał, sąsiadów i swojego psa. Ale niepokoiło nas to, że ma poczucie niższości. Rodzice poprosili Jeffreya, żeby wybrał imię dla młodszego brata. Wybrał imię David. Lionel zachęcał go do zabawy z innymi dziećmi. Staraliśmy się organizować mu różne zajęcia. Prowadziło to do niemal wymuszonych interakcji z innymi dziećmi. W weekendy pracowali razem w zalesionym ogrodzie i hodowali owce, które wystawiali na targach rolniczych. Jeffrey zrobił wówczas laurkę dla ojca. Narysował mnie i napisał: żadna dynia nie może się równać z tatą, który ma kręcone włosy. To laurka od Jeffa, który kocha cię aż po grób. Jeffrey miał 10 lat, gdy jego matka trafiła do szpitala z powodu depresji. Był to punkt zwrotny w małżeństwie jego rodziców. Tymczasem chłopak wciąż interesował się naturą i zaczął się zastanawiać, jak zwierzęta wyglądają w środku.
Słyszałam pewną anegdotę z jego dzieciństwa. Wraz z kolegami łowił ryby. Gdy w końcu mu się poszczęściło, rozkroił ją, żeby zobaczyć, co ma w środku. Był tym zafascynowany. Zbierał zwierzęta zabite na drogach, jeździł po okolicy z workami foliowymi w bagażniku, zabierał je do lasu, porastającego ich rodzinną działkę. Uczył się tam podstaw sekcji zwłok. Jestem przekonany, że był to początek jego upadku. Dorastał. Odezwały się hormony. Badał wnętrza martwych zwierząt, a jednocześnie dojrzewał seksualnie. Odkrył, że pociągają go mężczyźni. Ale w jego wyobraźni seks połączył się z zabójstwem i rozczłonkowaniem ofiar. Miałem 15-16 lat, gdy zacząłem fantazjować na temat przemocy i seksu. Było coraz gorzej, ale nie wiedziałem, komu mam o tym powiedzieć, więc trzymałem te myśli w środku. Jedna z jego fantazji dotyczyła leżenia obok nieprzytomnego mężczyzny. Po raz pierwszy postanowił, że przejdzie od myśli do działania. Chciał ogłuszyć miejscowego biegacza kijem i położyć się obok niego. Ale czekał na próżno. Tego dnia mężczyzna nie biegał. Nigdy więcej nie podjął takiej próby. Gdy był w liceum, fantazje seksualne zaczęły wywoływać u niego traumę. Zaczął więc pić. Pierwszą porcję alkoholu wypijał już w drodze do szkoły. Siedziałam obok niego na historii. Miał jednorazowy kubek. Zapytałam go, co to jest? Odrzucił głowę i powiedział, moje lekarstwo. Pił już od 8 rano. Jeffrey obserwował rozkład małżeństwa swoich rodziców. Gdy zaczynali się kłócić, uciekał do lasu i walił patykami w pnie drzew. Wychodziłem do lasu i włóczyłem się, rozmyślając nad ich trudnym związkiem. Miał niewiele zainteresowań i żadnych przyjaciół, ale zachował poczucie humoru. Zyskał sobie miano klasowego klauna. Cała szkoła znała go z powodu jego dziwnego zachowania. Nagle ktoś zaczynał biec wzdłuż korytarza, machając rękami. To Jeff Dahmer, który wrzeszczał, alarm huraganowy, chowajcie się. Pewnego razu zebrał pieniądze od kolegów w zamian za przedstawienie w centrum handlowym. Jakaś kobieta rozdawała nasiona słonecznika. Jeff poczęstował się kilka razy. Był przy tym bardzo grzeczny. A potem nagle zaczął nimi pluć i krzyczeć, mam alergię. I uciekł. Klasa Jeffreya pojechała na wycieczkę do Waszyngtonu. Powiedział, mam pomysł, odwiedzimy wiceprezydenta. Wyśmialiśmy go. Zadzwonił z płatnego telefonu, a potem oznajmił kolegom, że przyjmie ich wiceprezydent Walter Mondale. Powiedział jego ludziom, że jesteśmy licealistami z Ohio, pracującymi w szkolnej gazetce. Miał dar przekonywania. 2 godziny później jego klasa poznała wiceprezydenta. W szkole był wzorowym uczniem. Był uprzedzająco grzeczny, ubierał się skromnie, okazywał szacunek nauczycielom.
Gdyby zechciał, mógłby być prymusem, ale zawalał przedmioty, które go nie interesowały. Bardzo grzecznie odnosił się do nauczycieli. Doskonalił się w sztuce oszukiwania pracowników różnych organów, a jednocześnie stracił zainteresowanie nauką. Nikt nie wiedział, co myśli. Był skryty, nie miał żadnych przyjaciół. Nie uczestniczył w szkolnym życiu towarzyskim. Był alkoholikiem i wyrzutkiem, obiektem drwin innych uczniów. Nie nawiązywał kontaktu z ludźmi. Stawał się coraz bardziej zamknięty w sobie. Tacy ludzie sporo fantazjują, a potem chcą urzeczywistnić swoje fantazje. Był gotów to zrobić. Zabił swoją pierwszą ofiarę tuż po ukończeniu liceum. Jeffrey Dahmer ukończył liceum w 1978 roku. Czekały go złe chwile. Po latach kłótni jego rodzice postanowili się rozejść. Lionel, jego ojciec, wyprowadził się do motelu. Matka zabrała młodszego syna i w tajemnicy przed byłym mężem przeniosła się do Wisconsin. Jeffrey został sam. Jeff was hurting. Bardzo cierpiał z powodu rozwodu swoich rodziców. Nie powiedział o nim kolegom ze szkoły, wstydził się tego. Miał 18 lat. Jak większość rówieśników, skrywał w sobie seksualne fantazje, tylko że w jego wyobraźni seks łączył się z zabijaniem. Mając dom tylko dla siebie, postanowił je urzeczywistnić. Kilka tygodni po maturze podwiózł autostopowicza, 19-letniego Stevena Hicksa. Żałuję, że nie przejechałem obok niego. Ale zabrałem go. I koszmar stał się rzeczywistością. Zaprosił Hicksa do domu. Pili piwo i rozmawiali. Potem Hicks oznajmił, że musi już jechać. Ale Jeffrey nie chciał zostać sam. Nie chciał, żeby chłopak wyszedł, więc złapał to, co miał pod ręką. Walnął tamtego w głowę i zabił go. Udusił Hicksa. Fantazja stała się rzeczywistością, a Jeffrey postanowił ukryć dowody zbrodni. Rozczłonkował ciało Hicksa nożem. Wiedział, jak to zrobić, bo wcześniej ćwiczył to na martwych zwierzętach. Włożył fragmenty ciała ofiary do worków na śmieci i wywiózł je samochodem w środku nocy. Po drodze na wysypisko zatrzymał go radiowóz za przekroczenie linii ciągłej. Policjanci zapytali go, co ma w workach i dokąd jedzie. Jeffrey miał gotową odpowiedź. Skłamał, że wywozi zwykłe śmieci. Funkcjonariusze nie zajrzeli do worków. Powiedział policjantom, że martwił się rozwodem rodziców i nie mógł spać. Chciał się przejechać, żeby uspokoić myśli. Policjanci dali mu mandat i puścili do domu. Po powrocie zaczął odczuwać wyrzuty sumienia. Przez 2 tygodnie trzymał szczątki swojej ofiary pod domem. Potem rozbił je na drobne części młotkiem i rozrzucił w lesie. Młody, dobrze zapowiadający się 19-latek znikł z powierzchni ziemi. W sierpniu Jeffreya odwiedził ojciec. Zapytałem, gdzie twoja mama? Gdzie Dave? Odpowiedział, że odeszli. Zdziwiłem się, jak to? Po prostu odeszli. Lionel zamieszkał z synem i zachęcał go, żeby znalazł sobie pracę. Ale Jeffrey nie chciał, wolał pić. Został nawet aresztowany za picie w miejscu publicznym. Lionel zabrał syna do klubu anonimowych alkoholików i do psychologa. Jednak nic nie mogło wymazać z pamięci Jeffreya przemocy i strachu związanych z jego pierwszym zabójstwem. Tylko alkohol przynosił mu ulgę.
Wciąż nie miał pracy, więc ojciec zapisał go na studia w Ohio. Pierwszy rok studiów jest trudny dla wszystkich. Tym bardziej dla kogoś, kto niedawno zabił i rozczłonował innego człowieka. Jeffrey pił na umór i sprzedawał krew stacjom krwiodawstwa, żeby mieć pieniądze na piwo. Nic dziwnego, że został relegowany. Powiedziałem mu, że zamyka sobie kolejne drzwi i że może powinien zaciągnąć się do wojska. Jeffrey ponownie podporządkował się woli ojca. Po ukończeniu podstawowego szkolenia wyjechał na kurs prowadzony w szpitalu w San Antonio, w Teksasie. Poznał tam lepiej ludzką anatomię. Po raz pierwszy podchodził do czegoś z entuzjazmem. Odpowiadało mu słuchanie rozkazów i dyscyplina. W ciągu pół roku jego ciało stało się smukłe i silne. Nie był już markotny i nieśmiały, lecz towarzyski i uśmiechnięty. Ale dobra passa nie trwała długo. W czasie służby w Niemczech znów pił bez opamiętania. Wojsko zwolniło go przed ukończeniem służby. Pojechał do Miami Beach, gdzie zamieszkał w motelu i podjął pracę w sklepie z kanapkami. Gdy rachunki za alkohol przekroczyły koszt pokoju, przeniósł się na plażę. Pewnej nocy przeraził go ogromny szczur. Zadzwonił do nas. Powiedział, że potrzebuje pieniędzy. Odparłem, że nie wyślę mu pieniędzy, tylko bilet. Bilet do domu. Spotkaliśmy się na lotnisku. Miał na twarzy szeroki uśmiech, ale nie ze szczęścia, był pijany. Lionel próbował pomóc synowi. Zapisaliśmy go na terapię psychologiczną. Lionel zawoził go do poradni i widział, że jego syn wchodzi do środka, ale zamiast wejść do gabinetu, wymykał się tylnym wyjściem. W końcu ojciec wysłał go do babci w Milwaukee. Z babcią łączyły go bliższe relacje niż z kimkolwiek innym. Przez jakiś czas prowadził dosyć stabilne życie. Jeffrey próbował wejść na właściwą drogę. Przestał pić, chodził z babcią do kościoła i walczył z pokusami o podłożu seksualnym, które uważał za niemoralne. Znalazł nawet pracę. Najpierw w banku krwi, a potem w fabryce słodyczy na nocnej zmianie. Ale faza nawrócenia nie trwała długo. Po 3 latach musiał zmierzyć się ze swoim największym lękiem. W miejscowej bibliotece jakiś mężczyzna zaproponował mu usługi seksualne. Jeffrey mówił później, że był to punkt zwrotny. Odmówił, ale propozycja rozbudziła jego uśpione potrzeby. Marzył o uległym kochanku. Chciał spełniać wyłącznie swoje zachcianki. Zaczął od wyjątkowo uległego partnera. Ukradł manekin z wystawy. Wyciągał go z szafy, a potem masturbował się przy nim. Eksperymentował z partnerem, którego mógł całkowicie kontrolować. Babcia znalazła manekin i kazała Jeffowi go wyrzucić. Tymczasem chłopak zaczął uczestniczyć w gejowskim życiu nocnym w Milwaukee. Chodził do seks-shopów i łaźni, oferujących możliwość uprawiania seksu bez zobowiązań. Podawał swoim partnerom środki nasenne. Podniecała go ich bierność. Gdy zasypiali, kładł się koło nich i słuchał odgłosów ich ciał. Serc, żołądków. Ale jeden z mężczyzn trafił do szpitala.
Jeffreyowi zakazano wstępu do klubu. Ludzie uważali, że jest atrakcyjny. Kilka osób mówiło nam, że budzi w nich instynkt opiekuńczy. Jeffrey był jednak bardzo wybredny. Lubił wysokich, szczupłych, muskularnych mężczyzn. Kolor skóry nie miał znaczenia. Gdy ktoś wpadł mu w oko, próbował go zdobyć. W listopadzie 1987 roku poznał 25-letniego Steve'a Toomey. Było to w klubie o nazwie 219. Poszli do pobliskiego hotelu. Dahmer podał Steve'owi tabletki nasenne. Wrzuciłem mu je do drinka. Chciałem tylko spędzić z nim noc. Ale gdy obudziłem się rano, zobaczyłem, że mam posiniaczone przedramiona, a z jego ust wypływała krew. Nie pamiętam tego, że zatłukłem go na śmierć, ale zapewne tak było. Dahmer nie wpadł w panikę. Poszedł do sklepu i kupił ogromną walizkę. Włożył do niej ciało ofiary i wezwał taksówkę. Pakując walizkę do bagażnika, kierowca zażartował, że Dahmer chyba schował w niej zwłoki. Zawiózł je do domu babci i rozczłonkował w piwnicy. Straciłem kontrolę nad swoją obsesją. Postanowił, że nie będzie już hamował swoich pragnień, że podda im się. Jego życie stało się pogonią za seksualną przyjemnością. Chodził do klubów, żeby podrywać mężczyzn, których następnie zabijał. Na przystanku autobusowym poznał 14-letniego Jamesa Dockstatera. Dał mu $50 za spędzenie z nim jednej nocy. Nie musiał porywać swoich ofiar. Jak wielu seryjnych morderców, był czarujący. Pojechali do domu jego babci. Uprawiali tam seks oralny. Potem Dahmer odurzył i udusił chłopca. Twierdził, że nikogo nie chciał skrzywdzić. Dlatego właśnie ich dusił. Uważał, że to najbardziej humanitarna śmierć. Spełniał swoje coraz mroczniejsze fantazje. Ukrył ciało chłopca w piwnicy i przez tydzień uprawiał z nim seks. Większość seryjnych zabójców to seksualni dewianci. Dahmer był inny. Był nekrofilem. Uprawiał seks z nieprzytomnymi mężczyznami i zmarłymi. Gdy ciało chłopca zaczęło się rozkładać, Dahmer rozczłonkował je w piwnicy. 2 miesiące później poderwał w barze 21-letniego Richarda Guerrero. Odurzył go i udusił. Po kilku godzinach rozczłonkował zwłoki i wywiózł je w workach na śmieci na wysypisko. Babcia Jeffreya niepokoiły późne powroty wnuczka do domu, manekin w szafie i dziwny zapach w piwnicy. Człowiek, który się nią opiekował, nocami zabijał innych mężczyzn i ćwiartował ich ciała w piwnicy. W roku 1988 poprosiła wnuczka, żeby się wyprowadził. Dahmer wynajął mieszkanie w zachodniej części Milwaukee. Tuż po tym zwabił tam 13-letniego chłopca. Zaczął się do niego dobierać, ale chłopcu udało się uciec. Dahmera uznano za winnego napastowania o charakterze seksualnym. Skazano go na rok programu rehabilitacyjnego. Spał w więzieniu, a w ciągu dnia pracował w fabryce czekolady. 10 dni przed rozpoczęciem odbywania kary zabił kolejną ofiarę.
W gejowskim klubie La Cage poznał 26-letniego Antoniego Searsa. Zmumifikował jego głowę i genitalia. Trzymał je w swojej szafce w pracy. Lionel Dahmer martwił się problemem alkoholowym syna. Poprosił sędziego o umieszczenie Jeffreya na odwyku. Napisał: obawiam się o jego los, gdy znów wróci na ulicę. Zamiast przychylić się do jego prośby, sędzia zwolnił Jeffreya 2 miesiące przed końcem wyroku. Morderca zamieszkał w biednej dzielnicy Milwaukee w pobliżu gejowskich klubów. Na wolności mógł bez przeszkód nasycać swoje seksualne żądze. 3 tygodnie po zakończeniu kary znów zaczął zabijać. Wybierał osoby, które nie miały bliskich, które prowadziły ryzykowny tryb życia. Nikt nie zauważył zniknięcia ponad 12 chłopców i mężczyzn. Nie znaleziono ich ciał, więc mieszkańcy Milwaukee spali spokojnie. W tamtym czasie wszystkie jego pieniądze, wysiłki, pragnienia, emocje i myśli związane były z zabijaniem i zatrzymywaniem ofiar. W ciągu roku zabił 13 osób, chociaż jednej z ofiar niemal udało się uciec. 14-letni Konarak Sintamosfon był bratem chłopca, którego molestowanie Dahmer przypłacił odsiadką. Gdy morderca wyszedł po alkohol, Konarak obudził się. Wyszedł na ulicę nagi. Ktoś wezwał policję. Policja Milwaukee, operator numer 71. Jestem na rogu 25 i Stanowej. Jest tu nagi chłopak, został pobity. Nie może ustać na nogach. Nie ma na sobie ubrania. Tymczasem Dahmer wrócił do domu. Podobnie jak kiedyś w Bath, i tym razem okłamał policję. Przekonał ich, że chłopak jest jego kochankiem i że się nim zajmie. Zabrał policjantów do swojego mieszkania i pokazał im zdjęcia, które zrobił chłopcu. Przekonał ich, że mieszkają razem i że chłopak jest pełnoletni. Policjanci napisali w raporcie, że doszło do kłótni kochanków. Gdy tylko odjechali, Dahmer zabił chłopca. Trzymał w mieszkaniu coraz więcej ciał. Kupił ogromną beczkę, w której rozpuszczał je za pomocą kwasu. Potem wylewał breje do toalety i spłukiwał. Skórę swoich ofiar palił na kuchence. W budynku czuć było słodko-gorzki odór. Mieszkańcy zauważyli, skąd się wydobywa. Co mógł gotować, skoro nigdy nie przynosił żadnych zakupów? Pachniało to jak wieprzowe jelita. Mają taki szczególny, przykry zapach. Jeffrey czuł się rozpaczliwie samotny. Nie chciał się rozstać ze swoimi partnerami. Ćwiartował ich ciała i robił im zdjęcia, uwieczniając różne stadia ich rozkładu. Zachowywał też niektóre fragmenty ich ciał. Każdy czyn pociągał za sobą kolejne. Coraz trudniej było mi zaspokoić swoje potrzeby. Narysował szkic świątyni zbudowanej z czaszek i szkieletów i szukał doskonałego partnera, bezwolnego, ale żywego. W czaszkach niektórych ofiar wywiercił otwory i wstrzykiwał im kwas do mózgu. Chciał ich zatrzymać, ale jednocześnie pragnął pozbawić ich woli i możliwości mówienia. Utrzymywał, że żaden z jego zombie nie przeżył dłużej niż jeden dzień. W końcu zaczął zjadać mięso swoich ofiar.
Dzięki temu czułem, że są częścią mnie. Zaspokoiłem swoją ciekawość i swoje seksualne potrzeby. Dahmer wydawał się całkowicie normalnym człowiekiem. Podczas święta dziękczynienia spokojnie rozmawiał ze swoim ojcem. Dobrze wyglądasz. Babcia martwiła się, że źle się odżywiasz, ale wyglądasz zdrowo. Żywię się głównie w McDonaldzie. Nie zajmuje to wiele czasu, ale to droga sprawa, więc będę musiał zacząć częściej jeść w domu. To zadziwiające, że mógł tak siedzieć i udawać. Był ogolony, dobrze ubrany, mówił o pracy. Zdumiewa mnie to, jak jeden człowiek może ukryć swoje wnętrze przed innymi. Tymczasem jego życiowy sekret już wkrótce miał wyjść na jaw. W lipcu 1991 roku Milwaukee dowiedziało się, że mieszka w nim seryjny morderca, 31-letni Jeffrey Dahmer. Tracy Edwards uciekł z jego mieszkania i zatrzymał przejeżdżający radiowóz. W mieszkaniu Dahmera znaleziono 83 zdjęcia poćwiartowanych ciał. Jeszcze gorsze znaleziska czekały na policjantów w kuchni. Znaleźli głowę jednej z ofiar w lodówce, a obok niej inne części różnych ciał. Jeden z policjantów otworzył lodówkę i usłyszał krzyk. Dopiero później zdał sobie sprawę z tego, że to on sam krzyczał. Kamery różnych stacji sfilmowały wynoszenie szczątek ofiar z mieszkania mordercy. Beczkę, w której znaleziono korpusy trzech mężczyzn. Zamrażarkę pełną kończyn i kawałków ludzkiego mięsa. Zmumifikowane dłonie i genitalia. Był to porażający widok. Po pierwsze, trudno było uwierzyć, że zachował te wszystkie rzeczy. A po drugie, jak to się stało, że nikt wcześniej nie zauważył niczego podejrzanego? Tym razem żadne kłamstwo nie mogło go ocalić. Był przybity, szedł zgarbiony ze spuszczoną głową. Bardzo się pocił. Wydawał z siebie takie dźwięki jak płaczące dziecko. Policja rozpoczęła wielogodzinne przesłuchanie. Dahmer zrzucił winę na alkohol. Dopiero teraz zaczął się bać. Na jego twarzy widać było przerażenie, niemal histerię. Gdy wytrzeźwiał, zrozumiał, że wpadł. Został złapany. Wkrótce podał policji dalsze szczegóły. Powiedział, że staniemy się sławni. Odpowiedziałem, że nic, co powie, nie zdoła mnie przestraszyć. Roześmiał się. Nie masz pojęcia, co zrobiłem. Przez kolejne 6 tygodni Dahmer podawał policjantom szczegóły swych 17 zbrodni. Protokół z przesłuchania rozrósł się do 159 stron. Czuło się, że chce wyrzucić z siebie wspomnienia 13 lat zbrodni. Ekipa śledcza udała się do jego domu rodzinnego w Bath, w stanie Ohio. Odnaleziono tam kości Stephena Hicksa, pierwszej ofiary Dahmera. Rozpoczęto identyfikację ofiar i powiadamianie ich rodzin. Dahmer przyznał się do winy, ale twierdził, że jest niepoczytalny. To była jego jedyna szansa. Nie mógł twierdzić, że zrobił to w samoobronie albo że ktoś go wrobił.
W Wisconsin nie ma kary śmierci. Wyrok skazujący oznaczałby, że spędzi resztę życia w więzieniu. Gdyby uznano go za niepoczytalnego, trafiłby do szpitala. Twierdził, że nie wie, czemu podniecało go zabijanie. Mówił, że jest zły jak sam diabeł. Wiedział, że coś jest z nim nie w porządku, ale nie wiedział co. Nie uważał, że jest szalony. Gdy w styczniu 92 roku wszedł na salę rozpraw, wydawał się normalny. Dopóki detektyw Dennis Murphy nie odczytał jego zeznań. Zeznał, że bardzo lubił tego człowieka, dlatego trzymał w lodówce jego biceps. Próbował go zjeść, ale mięsień był tak twardy, że nie mógł go pogryźć. Zmiękczył mięso specjalnym środkiem i zjadł je. Ojciec Damera siedział na sali rozpraw z drugą żoną, Shari. To był cios. Nikt nie przygotował nas na to, co wtedy usłyszeliśmy. Jak mogłem o tym nie wiedzieć? Wielu ludzi fascynowała sprawa brutalnego, seryjnego mordercy. Proces ciekawił wszystkich. Byłam tym zaskoczona. Pewnej soboty tuż obok sądu odbywał się pokaz samochodów. Ludzie, którzy na nim byli, ustawili się później w kolejce do sądu, żeby zobaczyć seryjnego mordercę. Wydawało się, że tak okrutne zbrodnie są dowodem świadczącym o jego niepoczytalności. Jak inaczej można wyjaśnić uprawianie seksu ze zwłokami, ćwiartowanie i zjadanie ciał? Ale prawna interpretacja niepoczytalności jest jednoznaczna. Obrońca musiał udowodnić, że Dahmer cierpiał na chorobę psychiczną i nie odróżniał dobra od zła. Nekrofilia to zaburzenie na tle seksualnym, ale nie dowodzi niepoczytalności. Twierdził, że nie potrafił nad tym zapanować. Ale to żadna obrona, podobnie jak słowa pedofila, który twierdzi, że nie panuje nad pociągiem seksualnym do dzieci. Sąd uznał, że Jeffrey Dahmer jest poczytalny. Niektórzy krewni ofiar siedzieli cicho, inni szlochali. Pozwolono im wyrazić swoją opinię. Jeffrey, I hate you! I hate you! This is out of control! Don't Jeffrey, I'll kill you! Don't get me, mother! Let me kill you! What's your name, Fred? Let me kill you! Potem po raz pierwszy przemówił Dahmer. Żałuję, że przysporzyłem rodzinom ofiar tyle bólu, i rozumiem ich gniew. Gdybym mógł oddać życie za to, żeby ich bliscy byli nadal wśród nas, zrobiłbym to. Przepraszam. Wiele osób kwestionowało szczerość tych przeprosin. Czy seryjny morderca może odczuwać wyrzuty sumienia? Sędzia skazał Dahmera na 937 lat pozbawienia wolności. Ostatnim domem Jeffreya Dahmera był zakład karny w Portage w stanie Wisconsin. Jego mieszkanie, w którym straciło życie tak wielu mężczyzn, zburzono w 1992 roku. Dahmer miał 32 lata, gdy trafił do więzienia. Jego życie stało się pełną sprzeczności introspekcją. Zmagał się z winą i szukał boskiego wybaczenia. Kiedyś regularnie chodził do kościoła, ale później utracił wiarę. Uważał, że podłożem popełnionych przez niego zbrodni był ateizm. Pytał, skoro wszystko dzieje się w sposób naturalistyczny, po co nam Bóg? Kto sprawuje nade mną władzę? Tylko ja sam. Jednocześnie z radością zrzucał winę na diabła, który go opętał. Zaczął się zastanawiać, co stanie się z nim po śmierci.
postanowił, że przyjmie chrzest. W kwietniu 1994 roku rozmawiał z nim Roy Radcliffe. Wzbudzał sympatię. Był jak chłopiec w ciele mężczyzny. Ciekawiły go rzeczy fajne i nowe. Miesiąc później przyjął chrzest w więziennym centrum medycznym. Przeszliśmy obok innych więźniów, którzy nieśli mopy i szczotki. Rozpoznali Jeffreya. Przywitali się z nim przyjaźnie, a on powiedział im, że zamierza przyjąć chrzest. Wydawało się, że przeszedł niesamowitą transformację. Zadawał mnóstwo pytań. W dzieciństwie nigdy taki nie był. Zaczął się o nas troszczyć. Otworzył się na nas. Znów stał się ludzki. Ale mroczne fantazje ciągle go nie opuszczały. Przyznał, że nigdy nie opuściły go całkowicie. Nawet gdy siedział w więzieniu, czuł potrzebę zabijania. Będę musiał z tym żyć do końca swoich dni. Chciałbym o tym zapomnieć. Chciałbym pozbyć się tych pragnień, tych uczuć. Wizyta Teresy Smith przypomniała mu o przeszłości. Jeffrey zabił jej brata, Ediego. Przeprosił mnie za to, że zamordował mojego brata. Zapytałam go, czemu wybrał jego. Powiedział, że podobało mu się to, jak Eddie tańczy. Że go pociągał. Udusił go, a potem próbował zachować jego ciało i czaszkę, ale mu się nie udało, więc musiał je zniszczyć. Przez całe swoje dorosłe życie był drapieżnikiem, ale w więzieniu stał się ofiarą. Prześladowali go inni więźniowie. W sierpniu 1994 roku jeden z nich zaatakował go nożem w więziennej kaplicy. Jeffrey przeżył. Ale 29 listopada otrzymał od Christophera Scrivera, który nazywał siebie Chrystusem, cios metalowym prętem w więziennej siłowni. Dahmer zmarł w drodze do szpitala. Nikt nie był zdziwiony tym, że Jeffrey zginął w więzieniu. Zgodnie z jego wolą ciało poddano kremacji, a prochy oddano matce i ojcu. Napisał, że nie chce grobu, pomnika ani pogrzebu. Chciał zniknąć z powierzchni ziemi. W roku 1996 władze Milwaukee zebrały blisko $500,000, żeby odkupić ponurą kolekcję jego narzędzi i zdjęć. Nie chciały, żeby ktoś stworzył muzeum poświęcone jego zbrodniom. Wszystkie przedmioty spalono. Jednak Jeffrey Dahmer stał się przedmiotem współczesnych legend. Wciąż żyje w ludzkiej świadomości. Podobnie jak Kuba Rozpruwacz i inni seryjni mordercy. Ludzie będą go wspominać jako jednego z najbardziej przerażających morderców w historii. W roku 2002 David Jacobson nakręcił film pokazujący normalną stronę życia Dahmera. Chciałem pokazać jego ludzką twarz i cechy, które łączą go z innymi ludźmi. Niektórzy mogą czuć się z tym nieswojo, ale to bardzo interesująca perspektywa. Zbrodnie Dahmera szokowały, a jednocześnie fascynowały ludzi. Jego motywy pozostają jednak nieznane. Jest tajemnicą nad tajemnicami. Nawet gdyby żył, nie udałoby się jej rozwiązać. Musimy się zadowolić zaledwie przypuszczeniami.
Chcemy wiedzieć, kim byli seryjni mordercy, bo chcielibyśmy umieć rozpoznać ich na ulicy, gdy chodzą wśród nas. Ale to niemożliwe. Tak jak w przypadku Jeffreya Dahmera. Nigdy nie wiadomo. Wersja polska Toja Studios. Tekst Magdalena Machcińska-Szczepaniak. Czytał Piotr Dobrzyński.